Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie Paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To słowa z Ewangelii świętego Jana z 15 rozdziału. Dziś jest niedziela zesłania Ducha Świętego, uroczystość, w której wszyscy wołamy, aby stąpił na nas Duch Boga i odnowił oblicze ziemi, ziemi naszych serc. Myślimy o glebie naszych serc, ale patrzymy też na ziemię całej wspólnoty Kościoła, wszystkich serc ludzi, całego świata, bo świat, w którym żyjemy, potrzebuje mocy Ducha. Pan woła, byśmy w Nim szukali umocnienia i byli Jego świadkami. Trzeba do Niego przychodzić, czerpać ze źródła, którym jest Jego moc duchowa, Jego święte tchnienie, co umocni naszego słabego ducha. Uczniowie w Wieczerniku, zebrani na nowo razem, trwając na modlitwie z Maryją, otrzymują niezwykły dar Ducha. Dzieje się coś nadzwyczajnego. Oto ludzie różnych narodów wzajemnie zaczynają się porozumiewać. Już nie ma podziału, rodzi się między nimi jedność. I oto jesteśmy świadkami głównego dzieła Ducha Świętego, zjednoczenia, uczynienia z różnych ludzi jednego ludu, ludu Boga, złączonego miłością, mocą Ducha Pocieszyciela, który odmienia. W tym dziele Pana uczestniczy Maryja, oblubienica Ducha Świętego. On ją zacienił w zwiastowaniu, a teraz jej modlitwa wyprasza, niesie Jego dary dla całej wspólnoty. Maryjo, pomagaj nam znaleźć upodobanie w Duchu Świętym, tak by On ogarnął nas i przeniknął do końca. Tak byśmy naprawdę zostali odnowieni wewnętrznie, byśmy naprawdę byli świadkami mocy Boga, który działa w nas i w świecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.